Bardzo serdecznie witamy gospodarzy dzisiejszego spotkania, wszystkich gości i uczniów naszej szkoły, zgromadzonych na dzisiejszej debacie dotyczącej ekologii. Witają Was Iwona Kowalewska i Hubert Swypiński. Główny aspekt naszego spotkania dotyczy zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży w naszej szkole. Na początku chcielibyśmy powitać gospodarzy dzisiejszego spotkania. Wójta gminy Zabic, pana Wojciecha Gajewskiego. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym, a zarazem radną powiatu sierpeckiego, panią Krystynę Siwiec. I zaproszonych gości. Starostę powiatu sierpeckiego, pana Jana Laskowskiego. Dyrektora powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Sierpcu, panią magister inżynier Bożenę Mińską. Dyrektora niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej przychodni rodzinnej w Zawidzu Kościelnym, lekarza medycyny panią Małgorzatę Jankowską-Kaczmarzyk, specjalistę medycyny rodzinnej, neonatologa, pediatrę. Przewodniczącego Gminnej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej pana Adama Banacha. Panią Katarzynę Dul, trener fitness i wellness. Przedstawicieli Rady Pedagogicznej. Przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego Mateusza Łaszczewskiego. Wszystkich obecnych na dzisiejszej debacie. Po słowach wstępu chcielibyśmy przedstawić Państwu regulamin dzisiejszego spotkania, którego temat brzmi: jak wprowadzić zdrową, ekologiczną żywność do naszej szkoły. Niniejszy regulamin jest wiążący dla wszystkich uczestników debaty. Prowadzący mają obowiązek prowadzić debatę w sposób bezstronny, zapewniający wszystkim stronom wyrażanie swoich poglądów. Strony odpowiadają na pytania w sposób rzetelny i rzeczowy, po udzieleniu głosu przez moderatora. Czas debaty jest ograniczony i zbliżający się koniec będzie sygnalizowany sygnałem dźwiękowym. W przypadku złamania niniejszego regulaminu przewiduje się kary porządkowe w stosunku do uczestników debaty. Pozostanie na sali wiąże się jednocześnie z akceptacją przedstawionego regulaminu oraz zgodą na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych w związku z przygotowaniami uczniów do konkursu związanego z 19. edycją Sejmu Dzieci i Młodzieży organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ekologia to ważny temat, zaniedbywany w sytuacji, kiedy coraz częściej słyszy się o globalnym ociepleniu i kataklizmach. Jednak coraz więcej ludzi, także młodych, zaczyna zwracać uwagę na to, jakie produkty kupuje. Większą popularnością zaczyna cieszyć się zdrowa żywność. Dlatego konieczne jest ułatwienie ich zakupu, nawet w takich szkolnych sklepikach jak nasz, ponieważ uczniowie chcą mieć możliwość wyboru pomiędzy niezdrowymi fast foodami, a ekologicznym i zdrowym jedzeniem. Dzisiaj skupimy się na tym, co możemy znaleźć właśnie na półkach szkolnych, sklepików i w stołówce. Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczniów oraz wśród osób odpowiedzialnych za dożywianie i zaopatrywanie sklepików chcielibyśmy zaprezentować, jak wygląda sprawa posiłków w naszej szkole. Chcielibyśmy przedstawić Państwu wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów na temat żywności w sklepiku szkolnym. Do najchętniej kupowanych produktów należą słodkie napoje, słodycze, fast foody, kanapki oraz w najmniejszym stopniu wodę mineralną. Według uczniów w sklepiku szkolnym powinny być dostępne owoce, soki owocowe, kanapki z większą ilością warzyw, jogurty, napoje energetyczne oraz jeszcze więcej słodyczy.
Asortyment dostępny w sklepiku dla 85% uczniów nie jest wystarczający. Jedynie 15% uczniów uważa, że to, co jest, w zupełności wystarczy. Uczniowie proponują, aby do szkolnego sklepiku wprowadzić większą ilość zdrowego jedzenia, zmienić ceny, gdyż są za wysokie. Według 18% uczniów wszystko jest do zmiany. Taka sama liczba uważa, że nic nie należy zmieniać. Tak to wygląda w naszej szkole. Za wesoło nie jest, ale dobrze, że z rozmów przeprowadzonych z pracownikami stołówki, sklepiku oraz uczniami wynika, że chcą wprowadzenia zmian. Szukając w internecie różnych kwestii dotyczących zdrowej żywności, znaleźliśmy informację, że temat ten został podjęty przez naszych posłów. Właśnie podjęcie działań mających na celu zwiększenie ilości zdrowej żywności w szkołach zaproponowali parlamentarzyści z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Posłowie dążą do wycofania ze szkolnych sklepików tak zwanej żywności śmieciowej. Cieszymy się, że ten problem został zauważony. Nasza debata podzielona zostanie na dwa wiążące się ze sobą tematy dotyczące szkolnego sklepiku oraz szkolnej stołówki. Nie przez przypadek zaprosiliśmy przedstawiciela samorządu uczniowskiego oraz przedstawiciela Rady Pedagogicznej. Mamy w tym swój cel. Chcielibyśmy poznać, tak samo jak i na pewno Państwo, poglądy społeczności uczniowskiej i pedagogów dotyczące aktualnej sytuacji w szkole związanej z żywieniem. O zabranie głosu poprosimy Mateusza Waszczewskiego. Chciałbym powiedzieć, że żywność, która znajduje się w naszym sklepiku szkolnym, jest jak najbardziej zadowalająca dla uczniów. Mam nadzieję, że ta żywność nie zostanie zmieniona. Większość uczniów uważa, że jest jak najbardziej dobre. Mam nadzieję, że nie urażę swoją wypowiedzią osób starszych, którzy uważają inaczej. Takiego stanowiska można było się spodziewać. Uczniowie są przyzwyczajeni do tego, co mają na co dzień i nie za bardzo przychylni są do zmian. Domyślam się, że nie wszyscy podzielają poglądy przedstawiciela samorządu uczniowskiego. O zabranie głosu poprosimy panią Annę Spłucharską. Ja tylko krótko tak powiem, ponieważ zdrowy styl życia jest to między innymi prawidłowe odżywianie się i ten zdrowy styl życia wpływa zarówno na długość, jak i na jakość życia człowieka. Zdrowy styl życia, czyli zdrowa żywność, zdrowe odżywianie się na pewno jest bardzo ważne w każdym wieku, więc również w sklepiku szkolnym powinny być takie produkty, które do tej grupy zaliczamy, czyli do zdrowej żywności. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie stanowiska swojego, jak i stanowiska pedagogów. A więc w szkole istnieją dwa światy. Świat nauczycieli i świat uczniów. Naszą dzisiejszą rolą będzie zbliżyć do siebie te dwa światy. Chcielibyśmy przedstawić Państwu kolejną prezentację dotyczącą otyłości. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, czym tak właściwie jest otyłość. Jest to bowiem przewlekła choroba polegająca na zwiększeniu się masy ciała powyżej wartości prawidłowych. Do przyczyn otyłości zaliczamy nieprawidłową, wysokokaloryczną dietę, przejadanie się, przekarmienie w dzieciństwie oraz brak aktywności fizycznej. Aby zapobiec otyłości, należy przede wszystkim zdrowo się odżywiać, jeść dużo owoców, warzyw, produktów mlecznych oraz ograniczać spożywanie węglowodanów i tłuszczów. Do profilaktyki należy również aktywność fizyczna. Otyłość można podzielić na otyłość androidalną, tak zwaną brzuszną, która występuje głównie u mężczyzn. Tłuszcz odkłada się w okolicach brzucha, nie tylko pod skórą, ale również wewnątrz jamy brzusznej. Oraz otyłość genitalną, typu gruszki. Występuje ona u kobiet. Tłuszcz odkłada się w okolicach ud i pośladków.
Teraz chcielibyśmy skierować kilka pytań do naszych gości, aby poznać Państwa stanowisko w tej sprawie. Czas poświęcony tej części został ograniczony do 30 minut. Nasze pierwsze pytanie chcielibyśmy skierować do Pani doktor. Ukazana prezentacja przybliżyła nam konsekwencje niezdrowego odżywiania się. Jednak na temat otyłości znamy tylko podstawowe informacje. Czy zatem mogłaby Pani przedstawić nam dokładniejszy zarys tej choroby? Jest tak? Otyłość to jest jak gdyby pierwszy stopień wszystkiego, co później prowadzi do innych chorób. I powiem Wam z naszego takiego doświadczenia tutaj w przychodni, że wiele 16-latków, 15-latków leczy się już w tej chwili na nadciśnienie tętnicze na przykład i choroby naczyń serca. Dużo dzieciaków ma podwyższony cholesterol, co były to choroby, no mówiąc szczerze, zakwalifikowane do po 50. Tak, a nie dla dzieci i młodzieży. Sama otyłość, no widzę, my przygotowywałyśmy tutaj schemat liczenia BMI, co widzę, że nie przedstawiliście, co jest istotne dla takiej własnej kontroli każdego z nas i z Was. Kiedy jest ten etap, że tą wagę mamy jeszcze prawidłową, czyli liczenie tego stosunku właśnie liczenia BMI, kiedy jesteśmy jeszcze między ten pułap 20-25 BMI, 25-30 i powyżej 30, kiedy już jest ta otyłość i później otyłość tak zwana olbrzymia. Z całą otyłością wiążą się różne choroby, zaczynając od chorób serca, stawów, bo niestety, jak gdy serce ma przepompować na 30 kg na 60, jest różnica. Jak ma te stawy kolanowe mają przenieść 30 kg na 60, też jest różnica. Także nie chcę przedłużać, bo od otyłości się wszystko zaczyna, a oglądając już nawet nie was, tylko dzieciaki od 6 roku życia, 6-latków, 10-latków, jesteśmy przerażeni. Wtedy tłumaczymy rodzicom, 10-latkom już tłumaczymy dziewczynom, ja szczególnie dziewczynkom, że mówię, że słuchaj, będzie ładny ciuch, a ty w niego się nie zmieścisz, bo nie będzie rozmiaru. Może to jest najlepszy argument, chociaż nie do końca. Trzeba by było zacząć od tłumaczenia rodzicom, bo to w tym wczesnym wieku to rodzice są zadowoleni, że takie dziecko jest piękne, pulchne i w ogóle. Dziękuję, Nadzie. Chyba, że jeszcze macie jakieś... Ale to jest temat rzeka, tak, żebym zabrała wszystkim. A więc pani doktor przedstawia nam wiele ciekawych, interesujących faktów, a więc wręcz przerażających. Czy kolejne pytanie chciałem skierować do pani trener fitness i wellness. Czy mogłaby pani poradzić wszystkim, jakie kroki należy podjąć, aby się jej ustrzec? Cóż, ja też będę siedzieć, przepraszam. Cóż, od czego by trzeba było zacząć? Od wprowadzenia aktywności fizycznej. Tutaj było ładnie ujęte na tej prezentacji, że ta aktywność fizyczna jednak powinna być. I generalnie rzecz biorąc, jeżeli by wszyscy brali udział na ćwiczeniach WF-u, tak jak należy, to tą aktywność fizyczną mamy. Natomiast niestety nasz tryb życia bardzo się zmienił. Więcej siedzimy. Jedyna aktywność, którą stosują co niektórzy, to jest myszka od komputera albo ten joystick, czy jeszcze coś tam innego. Tak, także tej aktywności mamy dużo mniej. Poruszamy się samochodami, jakimiś środkami transportu, mniej chodzimy, także wtedy tej aktywności trzeba stosować troszeczkę więcej i takim racjonalnym, myślę, że podejściem jest około 3 razy w tygodniu taką aktywność, taką prawdziwą aktywność, bo o aktywności to możemy również powiedzieć, że idę piechotą do szkoły, tak, przez 5 minut, to też jest aktywność. Natomiast taką aktywność trwającą powyżej 45 minut, a naprawdę tych form aktywności jest bardzo dużo i myślę, że każdy mógłby sobie tą aktywność dla siebie samego dobrać. Tylko po prostu trzeba odrobinę chęci, a jak już się zacznie, to potem to wciąga jak bagno, więc naprawdę polecam. Dziękujemy. Z Pani wypowiedzi wynika, że aby uniknąć otyłości, należy do profilaktyki należy przede wszystkim aktywność fizyczna, ale nie tylko, ale także zdrowe odżywianie. Aktywność jak najbardziej, to już nawet nie poruszam tego, co Pani doktor dużo mówiła i myślę, że jeszcze wiele osób na ten temat będzie mówić.
Nasuwa się więc kolejne pytanie, czym tak właściwie jest zdrowa żywność? Znaczy, zdrowa żywność to jest taka, która tak na dobrą sprawę jest najbliższa natury, tak? Czyli najmniej przetworzona, dosładzana, doprawiana, ulepszana, koloryzowana i wiele tych innych rzeczy. Wiadomo, że zdrowa żywność nie jest tania, to trzeba przyznać. Natomiast tutaj w tych rejonach myślę, że z tym nie powinno być problemu, ponieważ większość gospodarstw domowych ma tak zwane ogródki i tą zdrową żywność może stamtąd wyciągnąć za naprawdę jakieś tam niewielkie pieniądze. I to jest bardzo ważne. Przede wszystkim zdrowa żywność, no to jest coś, co daje nam energię, witaminy, minerały, coś, co jest nam potrzebne, niezbędnie do życia, do funkcjonowania. No i niestety, jeżeli zamieniamy tą zdrową żywność na słodycze, chipsy, wiele innych tam różnych takich szybkich przekąsek, no to tak jakby mamy bardzo liczne niedobory żywieniowe. Chciałbym teraz skierować swoje pytanie do pani dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej. Czy mogła pani rozszerzyć nam informacje, wiadomości na temat zdrowia żywności, zdrowego odżywiania? Witam wszystkich. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam zaistnieć w waszej takiej szkolnej społeczności. Poczułam się też jak uczeń szkoły w Zawidzu, którą też przed laty tutaj skończyłam. Nie był sklepik, ja w tym sklepiku nawet sprzedawałam. Były również i inne produkty, może było ich mniej, aniżeli teraz, i na pewno były zdrowsze. Przede wszystkim każdy kiedyś nie wychodził z domu głodny, bo musiał najpierw zjeść śniadanie. Nikt go nie podwoził do szkoły, wiele kilometrów musiał przejść pieszo. Stąd smakowały w drodze powrotnej niejednokrotnie i śliwki, jabłka zrywane z takich przydrożnych ogrodów od sąsiada. Poza tym zbiorowe jedzenie było fantastyczne. Tak, dlatego że w grupie bardzo dużo więcej się zjada, aniżeli pojedynczo, i lepiej to smakuje, szczególnie jeszcze z cudzego ogrodu. No ale pomijając to, na zdrowie wpływa na pewno styl życia, czyli to, co jemy i to, co robimy. W drugiej kolejności jest wpływ środowiska, czyli powietrze, gleba, woda. Następnie czynniki genetyczne, to, co uzyskaliśmy po swoich przodkach, i komuś by się wydawało, że dostęp do służby zdrowia to już będzie wszystko i jeżeli zachorujemy, to na pewno uda się wyleczyć. Otóż wszystko leży w naszych rękach, bo tylko 10% to jest dostęp do służby zdrowia i wcale, jeżeli już zaangażowana będzie choroba na tyle, to i tutaj lekarz nie pomoże i długie leczenie nas czeka. Najważniejsze to jest właśnie to, co jemy i to, co robimy. A jeść powinniśmy naprawdę racjonalnie, bo od 4 do 5 posiłków dziennie. Czyli powinno być to pierwsze śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. To, że będziemy głodzić się, nie jadać pierwszego bądź drugiego śniadania, to nie oznacza, że utrzymamy szczupłą sylwetkę. Musimy jeść wszystko, tylko w normalnych ilościach, nie przejadać się. Natomiast wszelkiego rodzaju śniadania drugie, składające się z takich słodkości, czyli są to jakieś tam napoje słodkie, często gazowane, batoniki słodkie, to jest nakręcanie spirali pustych kalorii. Dlatego, że i tak nam się za chwilę będzie chciało jeść, ten cukier wolny będzie odkładał się w tkankach tłuszczowych i to idzie po prostu w nadwagę i w otyłość. Nie oszukujmy się, musimy jeść wszystko, bo nie ma takiej złotej recepty z produktu spożywczego takiego naprawdę, gdzie można by było zjeść i wszystko by było. Czyli tam by były i białko,
i węglowodany, i witaminy, i składniki mineralne, i tłuszcze. Nie ma takiego produktu, czyli trzeba jeść różnorodne produkty żywnościowe i trzeba jeść w różnych odstępach czasu po to, żeby to wszystko zaistniało. Nie może tak być, że zjemy jakieś tabletki witaminowe. Nie, te witaminy również mieszczą się na przykład w białku, czy to roślinnym, czy zwierzęcym, i tego powinniśmy jeść. Nie bać się jeść mięsa, ani białego, ani czerwonego, tylko tak jak powiedziałam, w normalnych ilościach. Nie powinniśmy się bać mleka. Kiedyś piliśmy jako dzieci bardzo duże ilości mleka, bo mleka było pod dostatkiem. I ja do tej pory to mleko lubię. Ktoś powie na przykład, że wyrabia się kubki smakowe na dalsze lata i potem ten nabiał będzie smakował. I jeżeli ktoś mówi, że on nie lubi mleka, przemóc się, jeść w zamian za to mleko przetwory mleczarskie i będzie naprawdę fantastycznie, bo mleko dostarcza nam dużo wapnia. I jest takie przysłowie, jak wybudujesz sobie kości za młodu, takie będziesz miał na starość. A tym bardziej dziewczęta mają mniejszą gęstość kości, stąd powinni tego mleka, gdzie znajduje się dużo wapnia, powinny pić naprawdę duże ilości, ewentualnie maślanki, twarogi i inne produkty nabiałowe. Chcę jeszcze powiedzieć tak. My jesteśmy roślinożercami jako ludzie, bo mamy bardzo długi przewód pokarmowy. Mamy kły. Może one są nieduże, ale to są kły, które mają gryźć owoce i warzywa. I jeżeli zajadamy się w takie produkty żywnościowe, które... A musi być dużo błonnika, bo przewód pokarmowy ma pracować, czyli perystaltyka jelit ma być. Jeżeli tego nie ma, to wtedy jest zagniewanie pokarmu w jelitach. Dziękuję. Dziękuję bardzo za bardzo interesującą wypowiedź i w bardzo dużym stopniu pouczającą dla nas. Nasze kolejne pytanie chcielibyśmy skierować do pani dyrektor. Czy możliwe jest zamówienie dostaw ekologicznych owoców i warzyw do naszego szkolnego sklepiku? Moi drodzy, to jest szkolny sklepik, ale to ja wam mówiłam, spotykałam się niejednokrotnie, że to od was zależy, od uczniów zależy, co w tym sklepiku jest. I nie zgodzę się z wynikami ankiety, którzy mówią, że tam nie ma tego, co chcecie, bo wy macie na to wpływ. Jeśli chodzi o owoce, to ja powiem tak. Nie wiem jak z owocami, ale z warzywami rzucałam wam pomysł do zrealizowania. Proszę o zaangażowanie się pani od biologii, zrobienie uprawy marchewki, pietruszki, sałatki. My mamy kanapki świeże, będziemy mieć ze swoimi ekologicznymi warzywami. Macie jeszcze na to czas, bo śnieg poleżał za długo, także przejmijcie wszystko w swoje ręce, będziecie mieć swoje warzywa. I marchewka zamiast lizaka na pewno to się przyjmie. Proponowałam też przerwę z ruchem, czyli muzyka i się ruszacie, bo rzeczywistość jest taka, że tak wychodzicie wymęczeni po lekcjach, że przypomina to wypoczynek emerytów w sezonie takim październikowo-listopadowym nad morzem. Dlatego proponuję przynajmniej na jedną przerwę taki właśnie ruch. My wytrzymamy tą głośną muzykę, byście wy się ruszali. Jeśli chodzi o nabiał, jogurty się pojawiają, ale tak jak mówię, to jest spółdzielnia uczniowska. To wy powinniście mieć na to wpływ. I ja wiem, jak to jest. Oczekujecie i wybiegacie, szukacie tam słodyczy, jak nie ma, szukacie napojów gazowanych, ale jeśli ta świadomość się rozszerzy i spowodujemy debatę szkolną i wszyscy zrozumieją, że to jest dla waszego dobra, to myślę, że to w sklepiku też się zmieni. Ja tylko chciałabym jeszcze, jak już przerwę i złamię ten regulamin, to moja wina. Dodam tak, moi drodzy, my swoje, ja w teorii wszystko wiem i 5 posiłków i tak dalej, tylko trudno mi to w życie wprowadzić, co widać na wyżej zaoczonym obrazku.
Ale powiem tak, jeśli rzeczywiście przyzwyczajecie się do tych śniadań, co jest moim błędem, dlatego ostrzegam, przyzwyczajecie się, że wychodzicie po śniadaniu i rezygnujecie, naprawdę jest woda mineralna w sklepiku, rezygnujecie z tych puszek, one nic dobrego nie wnoszą, to od was zależy. Jak sobie wprowadzicie taki nowoczesny model, zamiast palenia, to picie wody mineralnej, że to będzie takie wyróżniające, zamiast na papieroska, to na butelkę wody niegazowanej, to myślę, że ta moda się rozprzestrzeni z takim pozytywnym skutkiem i to możecie wy być tą awangardą w naszej szkole. Nie tylko ta dwójka, która dziś tu wprowadza, ale to być może wy sprawicie, że obraz przedszkolnych troszeczkę się zmieni, że nie będą puszki z napojami energetycznymi, tylko butelka albo kubek z wodą niegazowaną. A do rozmów jestem chętna i otwarta, powiem wam, gdzie zrobić działkę i wskażę kogoś, kto wam pomoże w tym. Dziękujemy. Pani starosto, do każdej innowacji potrzebny jest wkład finansowy. Jak widzieliśmy w prezentacji, większość uczniów chce tych zmian. Czy wesprze ich pan w tych działaniach? Muszę powiedzieć taką prawdę, odbija pałeczkę do wójta, no, z całym szacunkiem, ale zespół szkół zawodowych to jest finansowanie przez gminę Zawidz i my jako powiat nie bardzo możemy finansować działalność szkoły. Myślę, panie starosto, oni myśleli chyba o szkołach podległych panu staroście, a my tutaj to Ale też żeby po prostu wiedzieli, jak to wygląda. Natomiast my staramy się organizować też różne konkursy przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, gdzie można pozyskać środki na różne sprawy związane z ekologią, mówiąc tak najogólniej, bo w szczegółach to trzeba to rozwijać na różne dziedziny. I jeżeli byście znaleźli taki program, który byłby możliwy do realizacji, to my jesteśmy otwarci na współpracę i na pomoc finansową poprzez środki, które znajdują się w naszym wydziale. My jesteśmy gotowi też, uważam, że pani dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej by nam pomogła zorganizować konkurs na temat zdrowej żywności, żebyście zachęcili też inną młodzież z innych szkół, ze środków ochrony środowiska, z niezłymi nagrodami, powiem tak, żeby to wam przybliżyć. Bo to, co mówi pani dyrektor waszej szkoły, to od was zależy, jak wy będziecie się prowadzili, jak będziecie się odżywiali. Natomiast wszystko jest fajnie i okej, tylko żebyście poznali nasz grafik pracy i nasze tempo pracy, ile my musimy dziennie wykonać czynności, to te 5 posiłków jest nierealne do realizacji i dlatego my tak wyglądamy, nieokrotnie jak wyglądamy, ale to nie dlatego, że nie chcemy, tylko po prostu zmusza nas do tego bieżące życie, w którym uczestniczymy. Ale jesteśmy otwarci na wszystkie inicjatywy z waszej strony. Dziękujemy. Dziękujemy. Panie wójcie, a co pan myśli na ten temat? Czy nie sądzi pan, że to nasza gmina powinna dawać przykład pod względem zdrowia żywności w szkołach? No, chciałem serdecznie całą młodzież powitać, jak i gości zaproszonych tutaj na dzisiejszą własną debatę. No myślę, że gmina nasza jest typowa gmina rolnicza i myślę, że jeśli chodzi tutaj po produkty, jakie dostarczamy, no to bym powiedział, żebyście jak najwięcej z nich korzystali, a to jest szczególnie mleko, prawda? Tak jak i tutaj pan starosta powiedział, że my jako samorząd zapewniamy wam, żebyście tu mogli właśnie aktywnie spędzać ruchowo, też nie tylko sama nauka, ale i czas. Dlatego macie ładne hale wybudowane, macie inne zajęcia pozaelekcyjne, kluby sportowe, gdzie możecie swoją energię spalać. Tak jak powiedział pan starosta, my wyglądamy tak, jak wyglądamy, że słuchajcie, nieraz bywa taki dzień, że jemy śniadanie o godzinie 7, a później następny posiłek o godzinie 19. I to nie regularny tryb taki odżywiania się powoduje, że wyglądamy, jak wyglądamy i teraz żałujemy i zazdrościmy wam tych sylwetek. Ja podjąłem taką decyzję, że chociaż już u schyłku będę troszkę aktywniejszy inaczej, że znajdę czasy tutaj właśnie, żeby pospacerować, właśnie popatrzeć, jak wy uprawiacie sport, choć sam już teraz nie można tego robić, tylko zazdrościć. Ale kochani, no tak mogę powiedzieć, że kowalem swego losu zawsze każdy bywa sam i my tylko
wam możemy zazdrościć, że macie inne warunki stworzone, jak my mieliśmy, tak jak i mówiła i pani dyrektor, jak to smakowało nam tam zerwane jabłuszko w drodze do pociągu, jeżeli się szło 3 kilometry, tak. I myśmy takich warunków nie mieli właśnie i takich bym powiedział pieniążków, jakie wy otrzymujecie tak zwane kieszonkowe od swoich rodziców i macie sklepik. No myśmy mieli sklepiki szkolne, gdzie tam była tam bułeczka z dżemem i jakaś oranżada, a nie było takich smakołyków jak wy macie, dlatego z przyjemnością się jak wracało do domu jadło obiad i wtedy się szło do innej pracy, bo tak jak powiedziałem, też pochodzę z tej gminy i było zajęcie inne, jak wy macie. I dlatego ja uważam, że kochani, macie tutaj pełne możliwości i żebyście ten aktywny tryb życia prowadzili i żebyście tak jak my nie wyglądali po upływie jakiegoś tam czasu życia, tylko żeby, zachęcam tu właśnie, żeby te hale, któreśmy pobudowali, nie stały puste, te boiska, żebyście się włączyli w aktywny tryb życia. No, jako samorząd, słuchajcie, w każdej szkole mamy stołówkę, gdzie można jakiś posiłek zjeść. No, widzicie, co mówią środki masowego przekazu, że są i miasta, nie tylko wioski, że jakiś tam procent, nie chcę tutaj strzelać, ale niektórzy mówią nawet, że 50% to młodzieży nie je drugiego śniadania, bo nie stać. Czy nie stać, czy może nie dbałeś rodziców, czy młodzież trudna, że nie chce w domu zjeść, woli tylko chipsy czy coś. Jeśli chodzi o środki finansowe, no na pewno to kosztuje, jak pytaliście pana starostę, ale myślę, że nigdy jako samorząd tutaj tej gminy nie oszczędzaliśmy na oświacie. Te wszystkie inwestycje, te hale sportowe, to pociągnęły masę pieniążków. A w tej chwili się spotykamy z niżem demograficznym i z problemami innej natury. Ale dla młodzieży zawsze tutaj jest priorytet i chcemy, żebyście tylko to należycie wykorzystali. Dziękujemy bardzo, panie wójcie. Kolejne pytanie chciałem skierować do pana Adama Banacha i będzie to ostatnie pytanie w tej części debaty, ponieważ ogranicza nas czas. A więc, jakie kwestie dotyczące zdrowia są poruszane w czasie posiedzeń komisji? Jesteśmy ciekawi, czy było spotkanie poświęcone zdrowej żywności w szkołach. Otóż tak, tego spotkania nie było. Jakie kwestie są poruszane? Ministerstwo sobie nie może poradzić na przykład ze służbą zdrowia. A cóż dopiero taka biedna komisja, mała komisja na terenie gminy, prawda? Także jeżeli chodzi o to pytanie, to jest tak trudna odpowiedź, że praktycznie niemożliwa, żeby udzielić konkretnej odpowiedzi. To znaczy, wszystko od nas zależy. Całe szczęście, że właśnie uczniowie w tak młodym wieku postanowili walczyć o to, żeby to zdrowie poprawić, ponieważ zdrowa żywność ponoć poprawia to zdrowie. Tak myślą? Tak myślicie? Ja poza planem. Ja jestem ciekawa, czy wy tak milcząc siedzicie, zgadzacie się z tym wszystkim i czy oczekujecie tych zmian? Tak szczerze, zgadzacie się? Tak? No Martyna nie bardzo. Przepraszam, czy mogę coś teraz odwrotnie powiedzieć? Co to jest w ogóle zdrowa żywność? Wiemy to? W tej chwili jest taki okres, na przykład marzec, że powinno się opryskiwać drzewa owocowe pestycydami i od środków, na przykład od robactwa. Jeżeli tego nie zrobimy, to otrzymujemy żywność ekologiczną. A jak wygląda takie jabłuszko na przykład? Ono jest pomarszczone, niekształtne, z plamami i często robaczymy. Ale robak jest nie. Tylko teraz kto z was kupi takie jabłuszko? Gdzie na przykład dostajecie na przykład dotację, sztuka w sztukę, jakby klony, prawda? A takie jabłko na pewno nie jest zdrowe. Dostało tyle na przykład środków chemicznych, że po prostu ono musi puchnąć, ono musi być takie samo. Tak samo jeżeli chodzi o warzywa. Jeżeli ktoś na przykład sieje nasiona takie z własnej produkcji, na przykład korzenne, czy marchew, czy pietruszkę, nic nie urośnie.
Nasiona, które kupujecie na przykład w sklepach, są zaprawiane butanolem. To jest pierwsza klasa toksyczności. Najbardziej no, taka trucizna, że wystarczy palca polizać i można się rozchować tu potężnie. I dlatego ta marchewka rośnie w tych ogródkach. Tylko tyle, że może mniej nawozów. Natomiast jeżeli chodzi o taki handel masowy, to tam się nie patyczku nosy. Przesadzają z nawozami, ze wszystkim. A teraz ogórki. Każdy lubi raczej ogóreczki. Kiedyś były takie ogórki, że dorastały w ciągu na przykład 3-4 dni do jakiejś tam wielkości. W tej chwili są odmiany heterozyjne, gdzie trzeba zbierać je czasami nawet codziennie. A dwa razy dziennie. I właśnie, a w międzyczasie ten ogrodnik opryskuje to od zarazy. Przynajmniej trzy razy, co trzy dni musi to zrobić. Kiedy to ma karencję minąć? Czy tak wygląda nasza polska żywność? Zdrowo. To ja dziękuję. Dziękuję bardzo. Przed nami druga część naszej debaty dotycząca szkolnej stołówki. Spójrzmy na ekran. Uczniowie, którzy korzystają ze stołówki, stanowią zaledwie 15% ogółu. Pozostałe 85% nie korzysta ze stołówki. Chęć uczniów do korzystania ze stołówki wynika z tego, że są tam wydawane smaczne kanapki, ciepła herbata oraz jogurty. Natomiast niechęć uczniów do korzystania ze stołówki wynika przede wszystkim z braku ciepłych posiłków. Teraz chcielibyśmy zadać kilka pytań właśnie odnośnie stołówki. Przypominam, że poświęcony tej części czas jest ograniczony do 20 minut. Pierwsze pytanie chciałbym skierować do pani dyrektor stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dotyczy ono warunków, w jakich powinna spełniać szkolna stołówka, aby móc przygotować w niej posiłki dla uczniów. Warunki rzeczywiście są bardzo ważne, w których produkuje się takie obiady szkolne, czyli muszą być pomieszczenia kuchni, muszą być pomieszczenia pomocnicze, jakieś magazynowe, pomieszczenia sanitarne do tego dla osób, które przygotowują te posiłki. Poza tym zmywalnia, ewentualnie możliwość zamontowania porządnych zmywarek, które by w odpowiedniej temperaturze mogły akurat te naczynia wielorazowego użytku pozmywać. To jest pierwsze, z tym, że bardzo często ostatnimi czasy tak się dzieje, że mimo, że te stołówki są i kuchnie są, ale ilość korzystających uczniów jest niewielka. Zauważyłam, że jeżeli rodzic nie da pieniążków do ręki, tylko pójdzie i za ten obiad zapłaci bezpośrednio w szkole, to wtedy dziecko idzie i zje ten posiłek. Najgorszą formą jest właśnie dawanie pieniążków do ręki i wykorzystywanie ich w różny sposób. Czyli te drugie niby śniadania w postaci tych pustych kalorii, które do niczego nie prowadzą, jedynie w przyszłości do różnego rodzaju chorób. Chcę wam powiedzieć, że fast foody cieszyły się taką dużą popularnością i było zrobione doświadczenie na grupie takiej doświadczalnej przez miesiąc. Jedli fast foody. I się okazało, że przybyły te osoby na wadze od no tak średnio 10 kg. Rzucenie tych 10 kg trwało 9 miesięcy, czyli dużo dłużej, ale poza tym, co wykryto w organizmie tych osób, które na co dzień jadły te fast foody? Otóż podwyższony cholesterol, duży poziom cukru we krwi i początki marskości wątroby. Czy chcecie do tego doprowadzić? Dlatego, że fast foody nie mają błonnika w ogóle, nie ma tam witamin, nie ma związków mineralnych. To jest po prostu węglowodany i tłuszcze, a to tylko doprowadza do otyłości. Dlatego fast foody, czy jakieś gazowane napoje z automatu, bo też prowadzano automaty do szkół, gdzie właśnie były różnego rodzaju kole, sprajty, młodzież chętnie z tego korzystała, to naprawdę rozwala wątrobę.
Słuchajcie, jak nie zadbacie teraz o swoje zdrowie, to potem nikt nie będzie się przejmował. Odnośnie stołówki, korzystajcie z tej stołówki, taka, która tutaj jest, gdzie są właśnie to drugie śniadanie i z tego korzystać jak najwięcej, nie z tego, co tam kupujecie. To jest wymysł cywilizacji. Bardzo dziękujemy. Jak widzieliśmy, dane zawarte w przedstawionej prezentacji były mało przychylne do naszej szkolnej stołówki. Pani dyrektor, co należy zatem zrobić, aby to odmienić, aby zachęcić uczniów do korzystania ze stołówki? Po pierwsze, to ja się odniosę do tych danych, bo te 15% uczniów, którzy korzystają z tej stołówki, to nie jest rzeczywista, to są ci, którzy chcą. Natomiast jest grupa chyba 87 osób, którzy korzystają z dożywiania, co obliczając procentowo stanowi bardzo duży odsetek naszej szkoły. Czyli te 15%, które korzysta, plus na 400 uczniów około 40% jest dożywianych. Dobrze powiedziałam? Nie, przesadziłam. 20% w sumie. To ci, którzy chcą, mają wybór. Albo korzystają ze stołówki, albo idą do sklepiku jednego, drugiego, dookoła są, bądź do sklepu. Pytaliście, co zrobić, żeby zwiększyć ten odsetek, tak? Myśleliśmy o tych ciepłym posiłku i prowadzimy rozmowy z sanepidem. Rzeczywiście nie mamy warunków, żebyśmy mogli stworzyć taką stołówkę z prawdziwego zdarzenia. Przygotowaliśmy się do tego, mamy zmywarkę, mamy już pomieszczenie na obieralni i chcemy z półproduktów. Być może, ale musi to być, no wiąże się to z pewnego rodzaju przebudową i nakładami, ale żeby zupy wprowadzić. Tylko bardzo się obawiam, czy te zupy się przyjmą. Bo ja ankietowałam, ja nie prowadziłam ankiety, ale taką wywiadownię i w Rościszewie korzystano z cateringu. Były zupy i nikt ich nie chciał jeść. Wszyscy chcieli bułę, herbatę, jogurt, czasami owoc. Także jeśli rzeczywiście rodzice w jakiś sposób wpłyną, być może uda nam się wprowadzić tą stołówkę, chociażby tą zupę, bo wy jesteście zbyt dużo czasu poza domem i brak tego ciepłego posiłku jest rzeczywiście czymś, co rujnuje naprawdę organizm od wewnątrz. Wczoraj rozmawiałam z dziewczynkami z drugiej liceum, jak wracaliśmy z tego spotkania z wolontariatem. 6:30 wstają, a o 16:00 są w domu. I to jest bez ciepłego posiłku. Wy dzisiaj jesteście młodzi, wy tego nie odczuwacie, ale to odbije się w przyszłości. Dlatego dążenie do tej zupy, być może z panem wójtem znajdziemy jakiś pomysł na to, jak pan wójt słyszy, jak zaadaptować to pomieszczenie. Tam są nieduże przeróbki, ja już rozmawiałam. Przy życzliwości sanepidu być może uda nam się zamienić te kanapki na zupę, ale to już będzie zależało od was. Od tych, którzy korzystają, którzy będą chcieli dodatkowo skorzystać poza tymi, których Urząd Gminy wspiera i dożywia. Czy to wystarcza? Ręka w górę, kto by jadł zupy? Na sali. Ja. Młodzieży, kto chce zupę? Ja może bym się skusił w tym momencie. To właśnie, leży jaka zupa? Kolejne pytanie chciałbym skierować do trener fitness i wellness. Czy nie warto też pomyśleć o nadorganizowaniu spotkań, tak jak seminaria, wykłady, ze społeczeństwem w sprawie popularyzowania zdrowej żywności? Tak, jak najbardziej warto było takie spotkania organizować, ale to nie jest to pomysł, ale już to jest w trakcie realizacji, ponieważ no, w tym zawodzie jestem już od 11 lat. Od 4 lat jestem zapraszana na wszelkiego rodzaju wykłady, prezentacje. Niektóre szkoły nawet przyjeżdżają w ramach odwiedzin do fitness klubu i są zainteresowani takimi właśnie spotkaniami, więc to już jest w trakcie realizacji, więc jeżeli byście chcieli, to zapraszam serdecznie. Dziękujemy. Teraz mamy czas na zadawanie pytań gościom. Przypominam ponownie o kulturze zadawania pytań i udzielania odpowiedzi. Nie przerywamy mówiącemu. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, pytania, bardzo proszę o podniesienie ręki. Proszę bardzo. Swoje pytanie kieruję do pani trener fitness i wellness. Czy spożywanie dużej ilości cukrów jest wynikiem nadmiernego pobudzenia? Tak, oczywiście to pobudzenie poprzez właśnie nadmierne spożywanie cukrów istnieje.
I ja myślę, że to bardziej pytanie byłoby do pani doktor, która by tutaj wiele mogła powiedzieć na ten temat, ponieważ małe dzieci, które mają bardzo ostatnio rozwinięte tak zwane ADHD, pierwsze leczenie, jakie jest, które ja wiem, tak, to jest przede wszystkim odstawienie słodyczy w diecie, prawda? Ja myślę, że tutaj przekażę mikrofon pani doktor, żeby pani się wypowiedziała. Nie tyle odstawienie, co ograniczenie cukru, dlatego że podawanie cukrów prostych jest po prostu jak gdyby czymś zastępczym w diecie. W każdym wieku, jak ktoś się naje cukru prosty, czyli słodyczy, nie je innych na dzień posiłków. To się przekłada na dzień na wagę. Natomiast nie można całkowicie ich wyeliminować. Raczej jest w tym kierunku, żeby cukry złożone, nie cukry proste, czyli nie w postaci znaczy takich typowych znaczy słodyczy. A cukier musi być, tylko na dzień złożone. Ja mam pytanie do was, czy macie pytanie do pana starosty, bo obowiązki sportowców, czyli tych, którzy kochają ruch, na pana starostę tutaj niezbyt ładnie w tym jeżeli wyglądają, pani doktor mi mówi. W trzeciej klasie otyłość bardzo duża, także dziwię się bardzo. Jeżeli nie macie pytań, to ja podziękuję za dzisiejszą debatę i zapraszam do korzystania z tej zdrowej, ekologicznej żywności, bo warto. Natomiast to, co pan przewodniczący komisji mówi, to zdrowa żywność, to nie zawsze jest tak, że jak jest karteczka na jabłku czy na jakiejś warzywie, że to jest zdrowa żywność, do końca nie wieście. Zdrowo to będziecie mieli wtedy, jak sobie sami wyhodujecie, macie pewność, żeście tam środków chemicznych czy nawodów się zastosowali. Dziękuję za zaproszenie i bardzo chętnie jestem do waszej dyspozycji w tematach różnych. Ale wolę politykę i historię niż zdrowo żywność, dlatego się tu lepiej czuję. Dziękuję bardzo, ale mnie po prostu obowiązki do czego. Również bardzo dziękujemy za przybycie. Dziękujemy. Czy są jeszcze jakieś pytania od publiczności? Może ja powiem odnośnie tego, że my mamy ten długi przewód pokarmowy, prawda? Tak jak zwierzęta mają roślinożerne, mają bardzo długi przewód pokarmowy, a mięsożerne mają bardzo krótki przewód pokarmowy. Poza tym my mamy chwytne dłonie do rwania rąk, na przykład Ewa, prawda? Dlaczego zgrzeszyła? Bo zerwała jabłko z drzewa. Czyli oni się odżywiali owocami, to była zdrowa żywność. Natomiast my tutaj tych owoców jemy może nie tak dużo. Powinniśmy jeść niesamowicie duże ilości owoców. W klimacie umiarkowanym mamy tak dużą różnorodność warzyw i owoców, jak żaden inny klimat takich możliwości naprawdę nie ma. Możemy wymieniać tutaj różne owoce, począwszy od truskawek, malin. Wymieniamy, jakie tylko, prawda, gruszki, śliwki, morele, porzeczki. Poza tym do nas docierają również owoce egzotyczne, co kiedyś było tylko marzeniem każdego dziecka i to na Boże Narodzenie. A chcę wam powiedzieć, że mandarynki czy pomarańcze, one wygładzają organizm. Tak naprawdę powinniśmy je raczej jeść latem, aniżeli zimową porą. Ale mamy tak dużo swoich owoców latem, że praktycznie jemy te owoce egzotyczne tylko w okresie zimowym. I teraz tak, jedzenie, ile tylko możemy, bo tam jest i dużo witamin, i dużo makro i mikroelementów, które pomagają nam w takiej normalnym funkcjonowaniu naszego organizmu, bo przecież jeżeli zabraknie sodu, potasu, wapnia, żelaza, to wiadomo, że ten organizm już jest taki rozregulowany. Gdzieś tam układ nerwowy jest roztrzęsiony, mięśnie nie tak działają i tych makro i mikroelementów i tych witamin musimy dostarczać właśnie w postaci dużej ilości warzyw, owoców. No i oczywiście my zapomnieliśmy naprawdę o roślinach strączkowych. Kiedyś rośliny strączkowe jadało się, jak to się mówi, z biedy. Dlatego, że dużo fasoli, dużo grochu gdzieś tam się zgromadziło w piwnicy, ale na przednówku okazało się, że to wyciągało się, gotowało się. To tak wyglądało, tak? Nie, nie, nie. Właśnie zupy fasolowe czy grochowe mają, tam jest bardzo dużo białka roślinnego. Białka, który jest naprawdę lekkostrawny i na przykład tam są
takie składniki, które szczególnie dla młodych dziewczyn jest ta wrodzona wada cewy nerwowej. Znacie coś na ten temat, co to jest ta jeszcze nie, ale to jest na etapie szkoły średniej. Wrodzona wada cewy nerwowej, czyli dla kobiet jest taka sytuacja, że zdrowe dzieci mogą wtedy rodzić. I tu się okazuje, że my nauką o żywności zajmujemy się dopiero niecałe 50 lat, a już całe stulecia wiedziały, co jeść, co pić, w jakich ilościach, żeby długo żyć. A my niestety teraz zapomnieliśmy, bo idziemy na łatwiznę, coś co tam łatwo zjeść, szybko zjeść. A powinno się delektować żywnością, bo miła atmosfera przy stole i poza tym długie przeżuwanie czegoś, co potem w jelitach pracuje, bo perystaltyka jelit jest wtedy pobudzona i my wtedy, no i to jest właśnie zdrowa żywność. Zdrowa żywność. Musi powstać nowy tutaj przedmiot, technologia żywności. Ja już tu widzę dobrego profesora. Ja mam pytanie do pani doktor. Jakie produkty dałyby nam więcej energii, tak abyśmy mogli się lepiej skoncentrować na lekcji? Oj, tutaj różne odpowiedzi słyszę. Powiem szczerze, mam nadzieję, że się na tej nadziei nie zastanawiałam tak wybiórczo, które by dały, bo po prostu prawidłowe nadzieje odżywianie takie wszystkiego nadziei po trochu. Takie nadziei produkty, które by nadziei zawierały nadziei mikroelementy, głównie nadziei magnez, ale z drugiej strony może nie tyle co jeść, tylko jak jeść, bo większość z Was to przyjeżdża do szkoły bez posiłku. I dziewczyny przychodzą wlejące do mnie koło 9, że mi się zrobiło słabo, dwie ją podtrzymują z drugiej na tej strony i pierwsze pytanie, czy jadła śniadanie? Otóż nie. W związku z tym sądzę, że gdyby to właśnie było racjonalne jedzenie i to zjedzenie śniadania leży przed wyjazdem i za 3 godziny drugiego śniadania, to wtedy ta koncentracja by była świetna. Na pewno nie spowodują koncentrację Red Bulle i tego... i inne nadzieje rzeczy, czy leki, natomiast racjonalne jedzenie nadzieje wszystkiego. Ewentualnie w okresach prześlenia nadzieje wiosennego, wiadomo, że zwiększona ilość warzyw ponad tą przeciętną, żeby uzupełnić te mikroelementy. I wtedy koncentracja by była super. Ale nie śniadania. W naszych czasach to pasek pomagał. Właśnie tutaj. To o anemii, o anoreksji, prawda, bulimii, słyszeliście. I to jest najgorsza rzecz, jaka może, z jaką mogą się spotkać szczególnie dziewczęta, bo rzadko chłopcy na tego typu choroby zapadają, ale dziewczęta myślą, że gdzieś tam się jakaś fałdka odłożyła. One widzą to w krzywym zwierciadle. Naprawdę nie ma tego na ciele, a to jest w głowie. To w głowie się coś robi nie tak, że odchodzimy właśnie od normalnego jedzenia. Słuchajcie, były badania zaraz tych osób, które wyszły z Oświęcimia czy z innych obozów koncentracyjnych i okazuje się, że żyjemy w takim klimacie umiarkowanym, że gdybyśmy nawet bardzo małe ilości jedli, a tam naprawdę to pożywienie było bardzo okrojone, to i tak organizm będzie odkładał komórki tłuszczowe. Nie ma się tym co przejmować. Zawsze w zim na zapas, bo mamy taki klimat, a nie inny, a komórki tłuszczowe są potrzebne po to, żebyśmy przetrwali taką srogą zimę, jaką mamy. I dlatego nie bójmy się, że przytyjemy troszeczkę zimową porą, latem na pewno, nie, na pewno to wybiegamy, bo rodzicom będziemy pomagać troszeczkę więcej, zejdziemy z motorynek, czy wyjdziemy z samochodów i będziemy więcej chodzić, więcej biegać, bo teraz ja słyszę, że za karę wyjdziesz na dwór, za karę wyjdziesz na dwór, i komputer, śluz na komputer, na tydzień. To jest po prostu niemożliwe, bo kiedyś nas rodzice nie mogli zwołać do domu, bo my ciągle byliśmy rozbiegani.
i godzina 8-9 to były najlepsze zabawy na świeżym powietrzu. Natomiast teraz wszyscy się zamykają w mieszkaniach, w domach, a przecież ludzie to jest zbiorowość. My nie potrafimy bez zbiorowości żyć. My musimy w zbiorowości żyć, bo inaczej depresja. Nie wolno do tego dopuścić. Dlaczego my nie jesteśmy w naszym wieku jeszcze w depresji? Bo żyliśmy zbiorowo. Natomiast tutaj wśród młodych ludzi już się zaczyna depresja. Za co? Przecież życie jest naprawdę piękne. Szczególnie we dwoje. Szczególnie we dwoje. No to na pewno. Dziękujemy. Na tym zakończymy. Debata pozwoliła sformułować wiele wniosków, które powinniśmy wykorzystać w przyszłości. Uczniowie i pracownicy szkoły chcą zmian w stołówce i sklepiku. Rozwiązań jest wiele. Powinniśmy wybrać najlepsze i je wprowadzić. Zaczniemy od małych kroczków. Aby właściwie podsumować naszą debatę, pozwolę sobie wykorzystać przygotowaną prezentację. Dzięki naszemu spotkaniu, niezwykle ciekawej konwersacji, wysunęły się bardzo interesujące wnioski, które będziemy z wielkimi ambicjami w niedalekiej przyszłości wprowadzać do naszej społeczności szkolnej. Kto wie, może właśnie dzięki nam impuls zmian przeniesie się na lokalną ludność. Jako prowadzący cieszymy się, że możemy wykorzystać wcześniej przygotowane, po zrobieniu ankiet i przeprowadzeniu wywiadów, wnioski. Dobrze, że są zbliżone do wniosków, które można by sformułować po dzisiejszej debacie. Nadszedł czas na podsumowanie. Wyrzucimy ze sklepiku chipsy i słodycze. Inne szkodliwe posiłki, hamburgery, frytki, napoje energetyczne. Nie zgadzamy się na stosowanie ulepszaczy, żadnej chemii. Dobra, brawo, brawo. Do naszej szkoły wprowadzimy więcej owoców, warzywa, soki owocowe, kanapki z pełnoziarnistego chleba. Na stołówce pojawią się ciepłe obiady, przygotowane przez nasze kucharki z rodzimych, naturalnych produktów. Spróbujemy też z firmą cateringową, jeżeli nasze kucharki nie będą w stanie przygotować odpowiedniej ilości obiadów. Nowym projektem, który na pewno już niedługo wprowadzimy w życie, będzie ekologiczny ogródek, czyli uprawa warzyw w ogródku znajdującym się na terenie szkoły. Uczniowie nauczą się, jak uprawiać zdrową żywność. W naszym ogródku nie będą stosowane pestycydy oraz żadne inne środki ochrony roślin, poza naturalnymi. Zbiory będą wykorzystywane zarówno w szkolnym sklepiku, jak i w szkolnej stołówce. Dzięki temu projektowi nasi uczniowie będą mogli wykorzystać teoretyczną wiedzę z lekcji biologii w praktyce. Większa ilość dostępnej ekologicznej żywności. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dzięki zjadaniu większej ilości zdrowych produktów zmienią się nawyki żywieniowe uczniów, a co za tym idzie, zmniejszy się odsetek osób z nadwagą. Kolejnym pomysłem jest przygotowanie projektu Produkty spożywcze od kuchni. Projekt ten będzie polegał na przygotowaniu prezentacji mającej na celu uświadomienie uczniom, z czego składają się produkty, które spożywają. Uzyskamy odpowiedzi na następujące pytania. Jakie konserwanty i ulepszacze zawarte są w spożywanych produktach? Jak przebiega ich produkcja? Jaki wpływ mają na nasze zdrowie? Jak bardzo niszczą nasz organizm? W konsekwencji uczniowie, wiedząc, co spożywają, zaprzestaną tego. Dobrze, że kolejny pomysł uczniów pokrył się z wnioskami z naszej debaty. Planujemy bowiem przygotowanie projektu edukacyjnego Gotowanie z klasą. Uczniowie będą mieli możliwość przygotowywania posiłków ze zdrowych, ekologicznych produktów. Postaramy się o pomoc wykwalifikowanej w tej dziedzinie osoby. Z uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach uczniowie wyniosą nawyki zdrowego gotowania do własnych środowisk. Zmienią się stereotypy na temat zdrowej żywności, która teraz jest uważana za niesmaczną. Dzisiejsze spotkanie i wypowiedzi naszych gości dały nam dużo do myślenia. Uświadomili Państwo młodym ludziom, że produkty kupowane przez nich w sklepiku są bardzo niezdrowe
i mają negatywny wpływ na ich zdrowie. Mogą powodować wiele chorób. Miejmy nadzieję, że uczniowie zaczną ograniczać kupowanie fast foodów, słodyczy, a będą wykazywać większą chęć spożywania zdrowej żywności. Dzięki temu zaopatrywanie sklepików w takie właśnie produkty będzie ograniczane. Asortyment zmieni się diametralnie. Pragnę jeszcze przytoczyć kolejny wniosek, który się wysunął podczas naszej debaty. Dokładnie chodzi o aktywność fizyczną uczniów na przerwach. Postaramy się to wprowadzić w życie w jak najbliższym okresie. A teraz o zabranie głosu poprosimy panią dyrektor. Raz, raz. Moi drodzy, prosiłam o to, by ten głos był na końcu, bo tak naprawdę chciałam przede wszystkim powiedzieć, że to dzisiejsze spotkanie zostało zainicjowane projektem Centrum Edukacji Obywatelskiej, ale tak naprawdę wszystko to, co tu się dzieje i jak to odbieramy my wszyscy, to zasługa tej dwójki młodych ludzi. To też wniosek dla nas, że warto bardziej pracować w większych grupach, zespołach, wtedy i wy byście się bardziej uaktywnili, tak myślę. Ale przygotowanie, bym dzisiaj powiedziała, byłam na różnych debatach i świadkiem różnych debat. My jako nauczyciele służyliśmy pomocą, wskazówkami, ale ja wielokrotnie, kilka razy dziennie miałam tą parę u siebie, to oni pilnowali scenariusza, to były ich pomysły, wszystko sami robili. Jestem pod wrażeniem i twierdzę, że jeśli tylko coś chcecie zrobić, zrobicie to profesjonalnie i perfekcyjnie. Dlatego śladem Iwony i towarzysza Mateusza. Brzeziński, jak? Huberta. No ale wiem, że i chłopak. To tyle mam, taką mam wiedzę, prawda? Śladem tej dwójki, nawet w dwójkach, zachęcam, by tak efektywnie rzeczywiście angażować się w to, co jest dla was najważniejsze. Ja bardzo dziękuję. Bez względu na to, jaki wynik będzie tych akcji, jak zostaniecie ocenieni, to chcę dzisiaj powiedzieć, że ja oceniam cały ten etap przygotowań, włącznie z dzisiejszym spotkaniem, gdzie my jako nauczyciele staliśmy z boku, pomagamy tylko, to wszystko zależało od was. Oceniam bardzo wysoko i nieważne są wyniki, jakie tam będą, kto i co zrobi. Zachęcam jednocześnie do tego, żebyście chociaż cząstkę z tych wniosków, bo reszta jest taka troszkę mało realna, ale drobnymi kroczkami może następni będą mogli to czynić. I na technice w gimnazjum można rzeczywiście nauczyć się przygotowywać zdrowych kanapek. To jest możliwe i takie zadanie jako dyrektor mogę zlecić nauczycielowi, żeby taki moduł wprowadził. Czy będą te ciepłe posiłki? My z panem wójtem sądzę przez rok przemyślimy, jak dopasować nasze możliwości, żeby sanepid chciał odebrać. Natomiast jeśli chodzi o możliwości osób, które tam robią, to nie trzeba szukać nigdzie. My możemy jeszcze, przynajmniej ja mogę się dużo od nich nauczyć i sądzę, że jeszcze wiele innych osób. Raz jeszcze dziękuję wam za taką aktywność. Naprawdę było to modelowo, tylko trochę ta część była dla mnie za cicha, ale myślę, że jak zrobimy w czerwcu taką debatę dla większej liczby uczniów, bo o to w tym wszystkim chodzi, zacząć od pierwszej klasy gimnazjum, wtedy poprosimy panią dyrektor, która ma bardzo dużo do powiedzenia i zrobimy dwugodzinną debatę, ale ja oczekuję, że będzie głośna jak na przerwie ze strony uczniów. Bardzo raz jeszcze dziękuję wam wszystkim. Bardzo dziękuję wszystkim za udział w debacie. Dziękuję za poświęcony czas i przyjazd na nasze spotkanie. W przyszłości zapraszam na ekologiczny obiad do naszej szkolnej stołówki.